To, co bardzo lubię w Sparku, to jest to, że on jest stosunkowo mały i odporny jest gimbal na uszkodzenia. Można nim poszaleć też w lesie właśnie, pomiędzy drzewami. Teraz przez pierwsze jakieś 5-7 minut poszaleję między drzewami. Chciałbym zrobić taki efekt cofania, trochę jak w Gwiezdnych Wojnach. I polatam nim nisko, przy też niskim słońcu, pomiędzy pniami drzew. Zobaczymy, co z tego fajnego wyniknie. Ja lubię tak z Sparkiem latać, dlatego że on jest dość trwały i jest odporny na uszkodzenia. Mam nadzieję, że nie uderzę w żadne drzewo, a to się dopiero okaże. A później polatamy Maviciem. Drugi efekt, który chcę osiągnąć, to jest wynurzenie wzdłuż pnia aż do zachodzącego słońca. Mam nadzieję, że mi się to też powiecie. Procent baterii zostało i teraz będzie lot nad lasem z gimbalem na dół. Zrobimy jeszcze unveil, czyli pokazywanie, odsłonięcie. To jest wszystko na dzisiaj, wystarczy. Nie muszę za dużo nagrywać, dlatego że Sparkuś, no niestety, to nie jest maszynka, która ma długą baterię, ale potrafi też pokazać klasę jak trzeba. Mały dron, ale słuchajcie, tak naprawdę to nie trzeba mieć mega sprzętu, żeby pokazać swoje umiejętności. Czasami jest tak, że ci goście, którzy mają właśnie małe, którzy mają Sparki, to właśnie mają wielkie serce do lotów. Zaraz się przesiadamy na Mavica i będzie się działo dalej. Jak to sobie można zrobić? Tak. Teraz mam kijek do selfie w postaci statywu, jest pięknie. Ale jakie wrażenia, sesja numer 1 poszła bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o Sparka, to ja jestem z niego bardzo zadowolony. Chociaż została mi jedna bateria, muszę poszukać tej drugiej, może gdzieś leży. Po tym jak Spark spadł ze 100 metrów. Teraz mam misję numer 2, wezmę Mavica. Odpalę i są tutaj niedaleko takie zbiorniki stare, już nieużywane, wyłączone z eksploatacji, tak zwane silosy. I chciałbym zrobić fajną fotkę tym silosom. Także misja nie jest jakaś może mega ambitna, no ale umówmy się, czy zawsze muszą być ambitne misje? Teraz mój kijek do selfie ma ponad metr. Jest mega. Także na wesoło i bez napinki. Zbiorniki przyczajone są tam. Ja tutaj się troszeczkę jeszcze w lesie schowam, żeby mnie tak słońce nie raziło i zaraz do nich lecę. To nie jest tak wcale blisko jak się wydaje, bo to jest ze 150-200 metrów stąd. Nie ma co. Dobrze, zaraz nastawimy ekspozycję. Muszę się trochę wznieść i trochę skręcić w lewo.
Tak, teraz widać, że ekspozycja jest mocno przesadzona. Następny punkt programu, który zrobię za chwilę, to będzie odpalenie punktu POI, ale nie na 5 metrach powyżej gruntu, tylko najpierw Mavica odpalimy tutaj nisko, następnie wzlecimy nad górkę, czyli jakieś 10 metrów wyżej i tam metr nad ziemią odpalimy punkt Point of Interest, tryb Point of Interest, żeby on sobie krążył tuż nad ziemią i zrobię wtedy 96 klatek na sekundę, tak jak robiłem ostatnio, tylko o tym nie powiedziałem, jak ja to zrobiłem. Czyli on będzie bardzo wolno się przemieszczał, jakiś metr na sekundę właśnie, 3,6 km na godzinę w trybie POI i będzie metr nad ziemią i nagra mnie, jak idę, taki efekt slider 96 klatek. Nie jest to łatwe do zrobienia, trzeba mieć górkę przede wszystkim albo odpalić Mavica gdzieś niżej. Teraz złapał ostrość, jest pięknie. To była jedna z fajniejszych sesji, jeżeli chodzi o latanie dronem w ostatnich czasach. Jestem bardzo zadowolony, dużo ciekawych rzeczy zrobiłem i sprawdziłem obie maszynki. Sparkus jest odważny i młody, a Mavic jest powerful, bardzo mocny. Przeedytuję to trochę i zrobię coś atrakcyjnego. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam, moich wszystkich widzów. Jest Was coraz więcej. Zapraszam na warsztaty, które niedługo się odbywają. Wszystko macie w informacjach poniżej, pod tym filmem. Trochę polatałem, bo chyba z godzinę. Nie wiem, jak to nagranie, bo trochę wiatr jest teraz. Mam nadzieję, że wyjdzie w miarę ok. Pozdrawiam Was, kochani, wszystkich serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Pa, pa! I jeszcze jedna sprawa, jeżeli chcecie zostać patronem tego kanału i wspierać drobną kwotą typu 3, 5 czy złotówka miesięcznie, to też gorąco zachęcam. Poniżej link jest do Patronite, gdzie można wesprzeć ten kanał. Pozdrawiam Was serdecznie, dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Ja jestem bardzo zadowolony z mojego nowego kika selfie, czyli z mojego statywu, który jest po prostu mega. Jeden z ciekawszych selfie kików, który ma ponad metr długości. Pa, pa!